oddam, to nie wystąpię w konkursie. Ale jak to nie wystąpisz? Co jest? Muszę coś z tym zrobić, dłużej tak się nie da. Ty przynajmniej nie masz takiego problemu, bo w głowie ci tylko jedna dziewczyna. Tak ci się wydaje. Co się stało? Chciałbym jakoś pomóc Lunie z tą pracą zaliczeniową. Nie chcę, żeby ominął ją konkurs. To jej pomóż. Jasno, o ile pozwoli, żebym jej pomógł. Ale w tej sytuacji nie sądzę, żeby przyszła na imprezę. A mówiąc szczerze, chciałbym ją tam spotkać. Mam wrażenie, że chcesz się z nią widywać wszędzie i przez cały czas. Kończy się już rok szkolny, a na wakacje jak zwykle wyjadę dokąd z rodziną. Chciałbym spędzić z nią trochę więcej czasu, zanim wyjadę. Z czego się śmiejesz? Zabujałeś się, nie widziałem cię takiego. Z tobą nie jest lepiej. Z kim idziesz na imprezę? Nie, Luna, bo Gaston nie chce się spotykać ze mną, tylko z Felicity. Jak ja się mogłam wpakować w tę całą intrygę? Co za cisza. Bo Nina pomaga mi z pracą zaliczeniową. Tak. Też zaoferowałem ci pomoc, ale mnie odrzuciłaś. Wydaje mi się, że pomoc kogoś z większą wiedzą z pewnością by nie zaszkodziła. Nie. Nie, bo wystarczy już, że ty mi pomagasz. To nawet aż za dużo. Nie. Jasne, ale co dwie głowy, to nie jedna, nie? Nina ma rację. Tak, a właśnie mi się przypomniało, że muszę załatwić coś bardzo ważnego. Jasne. Nie. Pa. Nina. Pa. To mów. Na jaki temat piszesz? Na temat Układu Słonecznego. Dobry wybór. Próbuję nawiązać do kwestii z różnych dziedzin. To wspaniale, w końcu wszędzie ciebie pełno. No uśmiechnij się trochę, to był żarcik. Nie o to chodzi, Mateo. Słuchaj, myślisz, że zdążę napisać tę pracę? Jestem tego pewien. Masz moje słowo. W końcu siedzi przed tobą najlepszy uczeń w całej szkole. A to nie jest Amber? Uczeń, a nie uczennica. W takim razie to Gaston jest lepszy. O już, próbuję ci pomóc, okej? Dobra. Ktoś dzwoni. Halo? Luna Valente? Tak, tak, to ja. Kto mówi? Mam tutaj laptopa, który chyba jest twój. Co jest? Mateo, znalazł się mój laptop. To znaczy, że odzyskam tę pracę zaliczeniową. Wspaniale.